Przejawem jego ciągłej obecności są liczne wytwory kulturowe, które odnajduje się w restauracjach, karczmach, czasem na skrzyżowaniach dróg, którymi odbywa się ruch transgraniczny. Tam wysoko w górach granice państwowe mają dla niego tyleż znaczenia, że są terenem raczej bezludnym. Tam jest u siebie. Region Beskidu Żywieckiego otwiera Królestwo Niedźwiedzia Brunatnego w Karpatach. Przed laty toczyła się batalia, żeby pozostawić kopułę Pilska wolną od stoków i ośrodków narciarskich ze względu na gawrowanie niedźwiedzi. Tutejsze masywy pozostają wciąż bardzo surowe. Obecność biegacza zielono-złotego świadczy, że jest to teren wolny od środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Ten gatunek traktowany jest jako bioindykator. Po intensywnych opadach deszczu górskie drogi zmieniają się czasowo w rwące strumienie. Wyzbrana woda transportuje wówczas w dół grona skrzeku tutejszych płazów. Część ugrzęźnie między kamieniami. Szanse na rozwój mają tylko te, które pozostaną lub trafią ponownie, nawet tylko do krótkotrwałych zbiorników wodnych. Zarówno Traszka Karpacka, jak i Traszka Górska składa swój skrzek pomiędzy źdźbłami roślin. Chroni go także przed nurtem wezbranej wody. Zwarte i gęste lasy to środowisko, w którym niedźwiedź brunatny może poruszać się dość swobodnie. XIX-wieczny rozwój hutnictwa mocno eksploatował tutejsze lasy bukowe. Miejsca po wykarczowanych bukach obsadzano szybko rosnącą świerczynę. Rosnąc w monokulturze, gatunek ten zaczął chorować i obumierać. Obecnie rekonstruuje się zróżnicowany drzewostan, uwzględniając postępujące ocieplanie się klimatu. Obserwuje się to także na zboczach wokół malowniczej wsi Soblówka. Miejscowość zachowała swój rolniczy charakter, a jednocześnie stworzyła bazę noclegową, która przyciąga tutaj turystów, pragnących odpocząć od tłumów i zgiełku. Przed kilkudziesięcioma laty Soblówka stała się areną poczynań niedźwiedzia problemowego. Mimo upływu lat od tamtych zdarzeń, pan Wawrzyniec pamięta jego wizytę doskonale. To ja go widziałem tu z domu, to szedł tak, po pod ten dom szedł tak. Tu też dom, to patrzenie, to szedł tak, po pod ten dom, bo potem za górę i tam szedł, tak, po pod ten dom i później tak, tamten dom taki, co jeszcze niżej, po pod ten dom szedł i później szedł do góry tą drogą. Było to zimową porą, było to tak, gdzieś w 70. może, w 5., 8. roku, dokładnie nie pamiętam. To obudził się gdzieś niedźwiedź tak wcześnie. To było po prostu powiedzieć chyba w lutym tak gdzieś było. Lubię sobie pewnie spać. Obudził się tak. Był śnieg bardzo duży. Chodził tak, że śniegu było gdzieś przez 100 metr wszędzie. I ten niedźwiedź tak se później chodził i balangował od wsi do wsi. Chodził tak. Do mnie tu przyszedł na górkę, zaraz tu jestem na takiej górce, miałem trzy pnie uli, to mi dwa wywrócił, jednego tam wybrał dobrze, wywrócił tak, że tam wywrócił, no i jak te pnie wybrał, te ule, to po prostu powiedzieć, coś tam chyba te pszczoły do niego weszły, to wyszedł na taką kawał na jakim może 50 metrów od domu,
i dam się za co, po prostu powiedziesz kulasz. To daj się gdzieś może koło 30 metrów kulał tak po ziemi, bo to było stanać, tego nie widziałem, tylko to było ślady po ziemi jako było, nie po tym śniegu takim, że tak się wykulał, no i zaś później poszedł do lasu. No i my tak później źle, no bo sobie mi zjedna rozwalił, to trzeba coś robić. Na drugi dzień noc patrzymy, niedźwiedź znowu idzie. Pan zachodzi, to zachodzi, no ale a on później szedł tak już inną trasą, inną set trasą. No my to na zacenie tref. Sąsiedzi się tu zeszli, bo się bali, bo po stajniach chodził. Potem zaczęliśmy go tak ostraszać trochę, tak, tak, na niego nawiedzać. No i ja tak odeszedł gdzieś. Odeszedł od nas, to poszedł na górę tam na smereku. Na smereku wielki, to nawet wszedł do stodoły, tam tak miał stodoły, tam przy jakich drzwi był umął. No i tam po prostu powiedzieć, jakiś tam wózek mu przeszkodzał, taki samociężny, ten wózek nawet tam pomógł, jakoś tam wszedł, ale do tej stajni to akurat nie doszedł, nie wszedł do tej stajni. No i też go tam jakoś tam odegnali, no a później no tak chodził od wsi do wsi. Chodził ten śnieg, był taki duży i chodził tymi ścieżkami, gdzie były wydeptane, bo te ścieżki mieli od ludzi, były, nie było tych samochodów, ten co z niego, bo to mieli wszędzie po tych górach, lasach były ścieżki porobione po śniegu. Śnieg był metr, to były ścieżki takie wydeptane i tymi ścieżkami chodził. W jednym też razie tam kiedyś na Królowej tam, w górze, na Królowej, no to wszedł tam do takiego nawet zająca, Wyszaka nawet się pisał tam i tam miał taki na dworze były takie chlewki, taki po prostu powiedział jak to, no nie wiem jak to tam ktoś tam ujma, no taka mała szopka na prosiaka i dość duży prosiak były, ma gdzieś może 80 kilo, czy tam ile i tam ten drzwicki do tego prosiaka wyłamał i prosiaka zabrał. No i to taka historia różna jest. No. Chodził od wsi do wsi, no i tak się ludzie bali, nawet było tak, że w pewnym czasie, chyba tydzień dzieci do szkoły nie chodziły. Bo tu była szkoła, są bluzce, no i trzeba chodzić do szkoły, a on rano to już wędrował po drówkach, za się bały dzieci chodzić i nawet zatrzymali te dzieci do szkoły. No nie chodzili. Było to też taka, z jakiegoś tam jelenia, Medegasia, coś tam był strzał, coś nie był sprawny do spożycia. Nie wiem, coś nie, co tam w tym jeleniowi było. No i dał go tam, podłożyli go tam pod takiego, no w lesie tam na takim jakimś tam obozowisku taki tam. I nie wiem, ten jeleń tam, tego jelenia tam zostawili i miał podobno na leśnicy, musiał go tam na tym tle ustrzelić. Bo tata się działa, no ale nie wiem jak tam było, co tam był, co nic, co w zasadzie mu szkoda było, to nie wiem, dlaczego nie, co nie było wolno, też nie wiem. Ale dobrze, że tej, my na drugi dzień, bo my tam pracowali w lesie, jeździmy końmi tam do lasu, jedziemy do lasu, a jelenia nie ma tam, gdzie był. Tam, gdzie, i po prostu powiedzieć może jaki. Tak, do tego domku, no gdzieś ze 30 metrów albo więcej, no taki góry pod taki gąs potrafił wyciągnąć tam po taki gąs. Tak, że no we dwóch go nie mogli na dół ściągnąć, ciężko było ściągnąć na dół, a on go tam po prostu wywlekł tak do góry, no. Był to dość duży niedźwiedź, bo właściwie ja tu na przymiesiącku to go tu widziałem też, to szedł, to był gdzieś, no gdzieś taki wysoki jak szedł, ale jak stanął na drugie, to wiksza chłop, tak, bo tam nawet tu taki już nie żyje, bryjak i kazek, on go nawet pierwszy tam spostrzegł w lesie, tam też był i mówi, oglądnął się tak, co jest, coś tu wsadzili, tak, gdzieś tam oglądnął się, bo normalnie w polu tam nie było żadnego drzewa, nie było, a stoi taki duży jakiś krzok, a tam później się przyglądał, dobrze znalazł, a to z czapką na dosiadł i był niedźwiedź, no był duży był, no. Duży niedźwiedź był, no dokładnie. No chodził, bańcował może przez dwa miesiące tutaj, tak. Tak, no strał się zrobiący, bo nie wszedł, przeważnie chodził na obory, gdzieś tam do tych stajni chodził. Nawet tam leśnicy był tam.
go tam zauważył w nocy, bo w leśnicy myśliwym miał tego i na nie strzał, nie było będą strzelać albo coś, to on tam nawet do stajni, żona była w stajni, bo miała krówkę jeszcze i tam coś doiła krowę i do tej stajni takie okienko ma i było tam się wdzierał do niej. No tak, że tam, no ale nie wiem, jakby tak odstraszyli, poszedł no i że tak, no chodził wałem sobą tak po tych wsiach, że bardzo długo. To całkiem tam, Kiełbasówka, Smyrek, Oślikówka, tak, no Królowa tam, to całą tę Soblówkę, to całą to obeszedł. No, po tych wsiach. A ile tam jeszcze tego, wszystko się nie pamięta, ale bardzo dużo było tak. No, to ten taki był, co grasował tak zimą, musiał ją się obudziła, a tak to nie będzie, znasz ślady niedźwiedzi, gdzieś tam były, znasz ślady, albo tego, bat sobie tam gdzieś tego, ale to tak przez lato nie, żeby tak zimą coś rządziło, to nie było tego jeszcze nic takiego. To ten taki był pierwszy i ostatni. Nie wiem, gdzie się podział, no właśnie wiem, później się gdzieś stracił, nie chcę, coś mówili, że poszedł na Słowację, na Słowację, a co to jeszcze tak, to nie wiem. Tak tam było. Zwarta struktura lasów po stronie słowackiej prowadzi Królestwo Niedźwiedzia w kierunku wysokich partii Tatr. Ilość turystów odwiedzających ich szczyty powoduje, że stosunkowo często notuje się tutaj przypadki niedźwiedzi problemowych. Choć problem zazwyczaj leży po stronie człowieka, bo to on przyzwyczaja niedźwiedzia do łatwego łupu, jakim są pozostawiane na szlakach resztki jedzenia. Zachodnią część Karpat zamyka rejon Beskidu Niskiego. Tędy przebiegały niegdyś szlaki łączące północ z południem i wschód z zachodem tej części Europy. Połemkowskie cerkwie i opustoszałe wioski pamiętają tę historię. Dziś to teren Parku Narodowego. Jeden z najdzikszych lasów Polski. Pomost, który łączy Karpaty Zachodnie ze wschodnimi. Całość Karpat podzielona jest na 3 segmenty ze względu na zasięg reprodukcyjny samic niedźwiedzia. Segment zachodni obejmuje Słowację, w Polsce zaś Tatry i Beskid Żywiecki. Największa część populacji zasiedla główny masyw Karpat. W Polsce zalicza się do niego Bieszczady. Karpacka populacja szacowana jest na 8 tysięcy osobników. Zaliczona została do kategorii narażony na zagrożenie. Ostatnie szacunki polskiej populacji wskazują na liczbę 95 osobników. Polska populacja ma charakter transgraniczny. Istnienie megafauny, a w szczególności niedźwiedzi, wpływa na zajmowane miejsce przez człowieka w lesie. Często najlepiej w takich kompleksach zachowywać się po prostu głośno i nie schodzić z wyznaczonych szlaków. W praktyce łatwiej spotkać pomrowa błękitnego, olbrzymiego, czasem nawet 18-centymetrowego ślimaka. Przez długi czas ten jedyny gatunek w swoim rodzaju
uważany był za karpackiego endemita. Huculskie konie lub konie spokrewnione z tą rasą są częścią bogactwa różnorodności gatunków, odmian, zarówno fauny i flory w Magórskim Parku Narodowym. To miejsce potrafi urzec swoją urodą i dzikością. Końcem września, pod Babią Górą, Bacowie wraz z Juchasami sprowadzają owce z hal. Rodyk cieszy się niemałym zainteresowaniem turystów. Niedźwiedzie pozostają wysoko, przygotowując się do zimowego snu. Ludzie i niedźwiedzie, kiedyś człowiek wierzył w bliskie pokrewieństwo tych gatunków, nauczyli się w Karpatach żyć ze sobą, nie wchodząc sobie w drogę.